macierzyństwo przychodzi pora w każdym wieku, co udowodniły celebrytki, które zostały matkami po 40 roku życia. O kim mowa? Zacznijmy od aktorki Katarzyny Figury. Jak się okazuje, ceniona gwiazda urodziła drugą córkę w wieku 42 lat. Katarzyna ma trójkę dzieci, syna Aleksandra oraz dwie córki, Koko i Kaszmir. Natomiast jak wygląda kwestia macierzyństwa u Małgorzaty Kożuchowskiej? Znana aktorka urodziła pierwszego syna Franciszka w wieku 43 lat. Małgorzata Rozenek-Majdan nie od dziś mówi o tym, że podczas zajścia w ciążę korzystała z metody in vitro. Perfekcyjna pani domu jest matką trzech synów. Dwóch synów ma z Jackiem Rozenkiem, a najmłodszego syna Henia z Radkiem Majdanem, którego doczekała się w wieku 42 lat. Katarzyna Warnke, czyli aktorka, którą możemy kojarzyć m.in. z projektów Patryka Wegi, została mamą w wieku 42 lat. Aktualnie dużo mówi się o Katarzynie Sokołowskiej, która spodziewa się dziecka. Na początku kwietnia celebrytka napisała: cuda się zdarzają. Alleluja, wspaniałych świąt dla Was. Dla nas nie mogły być lepsze. Przypomnijmy, że Katarzyna Sokołowska spodziewa się dziecka w wieku 49 lat. Dodaje też, że wizja dojrzałego macierzyństwa nie budzi w niej żadnych obaw. W wywiadzie Dla Twojego stylu Katarzyna wyznała, że od bardzo dawna myślała o dziecku, jednak przy obecnym partnerze dopiero zdecydowała się na ten poważny krok. 49-latka dodaje: jasne, zdaję sobie sprawę z ograniczeń, to kwestia biologii, wydolności organizmu. Wiadomo, że po 25 roku życia spada już tak zwana rezerwacja jajnikowa. Miałam tę świadomość, planując ciążę. Ponadto dodaję: jestem zdrowa, w świetnej formie, lekarze twierdzą, że biologicznie jestem młodsza niż mówi metryka. Dbam o siebie, badam się. Naprawdę wierzę, że będę tańczyła na weselu mojego syna. A czy Wy zdecydowałybyście się na późne macierzyństwo? Dajcie koniecznie znać, jakie macie zdanie w tym temacie i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdą ciążą.